Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj. Piękna sobota, piękna pogoda, piękne przedwiośnie. Czas trochę pozbierać dzikich warzyw i tym, którzy jeszcze się tego nie nauczyli, radzę się przygotować, bo mamy kryzys, mamy katastrofę i po prostu no, trzeba się powoli nauczyć żyć z dzikimi roślinami. Pokażę Wam, co się teraz w przyrodzie u mnie dzieje. No niestety już przekwitają śnieżyce, ale one są trujące akurat, ale bardzo piękne. Kwitną w tej chwili cebulice syberyjskie, pięknie kwitną kokorycze, też raczej trujące, trudne do przygotowania, trzeba wiele godzin je gotować, żeby je zjeść. Żywiec, gatunek tutaj w Karpatach bardzo częsty, smakuje trochę jak chrzan, jak rzeżucha. Zresztą jest rzeżuchą bardzo spokrewniony. Można troszkę go sobie zawsze gdzieś skubnąć, zjeść. A teraz przejdźmy do takich klasycznych dzikich warzyw, które o tej porze roku zbieramy. Po pierwsze pokrzywy. Ja tu już nazbierałem trochę do koszyczka. Popatrzcie. Zacząłem zbierać. Takie, tej wielkości można urwać. Super są. Po obgotowaniu oczywiście. Pełno podagrycznika. Popatrzcie, młode pędy. Nie ma właściwie gatunków jakoś trujących, podobnych do podagrycznika, także nawet takie małe możemy zbierać. Jest jeden gatunek taki niezbyt smaczny, owłosiony, świeżąbek korzenny, ale też się nim jakoś tam nie zatrujecie, więc jeśli zbieracie podagrycznik, to patrzcie, czy nie ma jakichś takich dużych włosków na sobie. O tej porze roku jest przepyszny, można go nawet na surowo jeść, po prostu prosto do buzi. Jako surówkę, ale także do zup. Mamy też zresztą o tej porze roku jeszcze wiele innych dzikich warzyw, tylko może nie rosną tak obficie, trudniej się je zbiera. Ja sobie przejdę dalej. Tu mamy na przykład ziarnopłon wiosenny, który o tej porze roku, kiedy jeszcze nie kwitnie albo zaczyna kwitnąć, ma bardzo łagodny smak. I wystarczy go obgotować. Niektórzy go nawet na surowo jedzą, ale ja bym radził jednak go 5 minut pogotować i odlać wodę, bo on może być lekko gorzki, może mieć troszkę protoanemoniny takiej parzącej i lepiej właśnie jednak go termicznie potraktować. Był w wielu częściach Polski dawniej zbierany, nazywano go sałatą leśną. Dalej jest zbierany w wielu częściach Ukrainy, Rumunii. Natomiast warto wiedzieć, że są różne podgatunki tego ziarnopłona i na przykład te angielskie ziarnopłony, które mają takie białe kropeczki na sobie, niby należą do tego samego gatunku, ale są dużo bardziej gorzkie. Także no, trzeba się też kierować rozsądkiem. Jeśli będzie gorzki, niesmaczny, to go po prostu nie jemy. Co tu jeszcze jest? Wychodzi chmiel. Dzisiaj znalazłem kilka pierwszych pędów chmielu, o jest. Ja mam osobny tutaj post o chmielu, ale popatrzcie, takie młode pędy chmielu są najsmaczniejsze. Trochę jak szparagi wyglądają. Takie w tej chwili grube, mięciutkie. Najlepiej je obgotować. Podobnie jak szparagi traktujemy, albo wrzucamy do zupy zwyczajnie. Także dużo, dużo fajnych rzeczy wychodzi. Trochę tego jeszcze tutaj chmielu nazbieram sobie. Miodunka też, bardzo fajna roślina, smaczne kwiatki. Co prawda należy do rodziny szorstkolistnych i no ma tam pewne ilości alkaloidów piroizynowych, które mogą być szkodliwe dla wątroby, ale gdzieś tam jako dodatek pojedyncze kwiatki czy pojedyncze listki na pewno nam nie zaszkodzą. Tak sobie łażę i patrzę, co tu jeszcze, o mocy lata, co tu jeszcze można znaleźć. Gajowiec żółty to jest częsty składnik runa leśnego, też można do zupy wrzucić. Szukam bruszczyku kurdybanku, bo też już zaczął tu mi wyłazić i no będzie stanowił składnik moich domowych zup niedługo. Nie widać na razie, tutaj zawsze był. Proszę, jest bluszczyk. Jest młody pęd bluszczyku. O, właśnie takie urywamy. Bez ziemi. Same czubeczki. Bluszczyk.
Bluszczyk często rośnie razem z gajowcem, tylko że gajowiec ma takie bardziej podłużne liście, a bluszczyk kurdybanek będzie miał bardziej owalne. Takie są właśnie liście bluszczyku. Bardziej owalne, takie wręcz tutaj przy nasadzie ogonka liściowego, takie jakby wklęśnięte. No i to chyba tyle. Tyle, oczywiście poza sokami z brzozy i z klonu, które jeszcze można zbierać. Ale to są w tej chwili takie chyba najważniejsze rośliny, które zbieramy. Czyli po pierwsze pokrzywa, po drugie podagrycznik, po trzecie ziarnopłon, no i szukamy pędów chmielu. Oczywiście kończy się już czareczka. Popatrzcie, tu mam dużo tego grzyba. On nie jest może jakiś super smaczny, ale bardzo ładnie wygląda. Na przykład na pizzy. Taka czareczka pojawia się wczesną wiosną, luty, marzec już w lasach liściastych. U mnie jest jej bardzo, bardzo dużo. Już się kończy w tej chwili. No jak mamy w ogródku pierwiosnki, to też możemy i kwiaty, i liście dodawać do potraw. Ja tutaj nawrzucałem trochę kwiatów do koszyka. W wielu krajach są jadane i na Bałkanach, i na Kaukazie. To jest normalne warzywo, tylko no oczywiście, że jest ładnym, wolno rosnącym kwiatkiem i jak mamy go w ogródku, to nie będziemy go w całości zjadać, ale zawsze można sobie skubnąć troszkę listków. A tu są młode pędy gwiazdnicy wielkokwiatowej, Stellaria holostea. To jest taki gatunek z krajów lasu i lasów. Popatrzcie, tu są stare pędy, wyschnięte. Te stare, czy w lecie jak są sztywne, nie nadają się do jedzenia, są bardzo twarde, ale takie właśnie młode, dopiero wychodzące z ziemi, smakują jak zielony groszek. A tu mi się zasiał mak polny. Takie młode liście maku polnego i także maku lekarskiego. Wszystkich maków są bardzo smaczne. Też dodajemy do gotowanych potraw. Przepyszne, o takim orzechowym posmaku. Są częstym składnikiem sałatek z dzikich roślin robionych na południu Europy. Włochy, Grecja, Chorwacja. Bardzo znane dzikie warzywo. Mak polny. A tutaj pospolitsza, gwiazdnica pospolita, zupełnie inne siedlisko, na polach uprawnych, w ogrodach, w miejscach, gdzie jest dużo azotu, taki chwast pospolity, nawet w zimie często zakwita, także o tej porze roku wiosną też można jej dużo znaleźć i nazbierać. Trochę męcząca w zbieraniu, bo ma dużo takich starych pędów, jakichś śmieci, więc trzeba bardzo dokładnie ją rozplątywać, ale pyszna też, ale też gotujemy, tak? To raczej ma dużo saponin, trzeba zagotować, zblanszować, odlać wodę i dopiero wtedy dodawać do potraw. Możemy też krokusy dorzucić do wiosennych gotowanych sałatek. No i liście, i kwiaty, no ale trochę szkoda. Mi tutaj go niestety jest, zjadają ciągle gryzonie przez zimę, więc raczej nie używam. Ale wiem, że w Turcji na przykład, czy w ogóle na Bliskim Wschodzie jest to częste. Po prostu chodzi się po stepie i zbiera i zjada te krokusiki. No i oczywiście czosnek niedźwiedzi, który dodamy na końcu. Dopiero nie gotujemy go, bo on traci smak, tylko na końcu posiekany. I po prostu jako przyprawa taka do gorącej zupy na przykład.